Ogólnie widzowie, zaczynamy robić pierwszą niespodziankę. Ja sobie jadę właśnie do mojej kobity. Z tyłu mam normalnie, elegancko, widzowie, schowany no prezencik, który już przyszedł dla niej, co widzieliście wcześniej, co oczywiście zamawialiśmy. No kurde, powiem wam, że warunki jazdy są takie średnie. Patrzcie na drogę, tu jest wszędzie ogólnie nawalone mega, mega dużo śniegu. No niestety, ale chyba zima znowu zaskoczyła drogowców. Zaraz wam pokażę, jaką jeszcze czapę sobie zawaliłem nawet. Dobra, wolnijmy sobie długie. No chyba powinna wyjść, powinna wiedzieć chyba, że ten. Nie wiem, czy jej tutaj nie ma przypadkiem. No jest właśnie tutaj, także o. Zajedziemy, widzowie. O, włączymy sobie jeszcze to. I moja kobieta tu, widzowie, już jest. Także patrzcie, odblokujmy jej drzwi. Pa, w czapie normalnie. Co to wzięłaś? Nic. Ogólnie spotkałem Mikołaja, kochanie. Tak? Tak. Hej. I możesz sobie zobaczyć tam z tyłu, co jest, bo jest prezencik dla ciebie. A to dlatego ci tak długo zeszło? No, dlatego mi tak troszeczkę dłużej dzisiaj zeszło. To możesz sobie tam zobaczyć, co tam jest. Fajną czapę mam? No. Tylko ale to jeszcze lepiej zaświecił, ale widzowie, nie pokażę wam tego lepiej, bo jest trochę ciemno, ale mam normalnie czapę i tu mam normalnie prezenta dla mojej ukochanej kobity. Bardziej się tego oświetlić nie da. Jeszcze taki unboxing wam zrobimy bardziej w chałupie, no nie? Wow. Taką chciałaś? Niezły ten Mikołaj. I jeszcze jakieś Rafaela, żebyś miała coś słodkiego. No, są dwie. No, nawet są dwie. Fajny kolorek? Byłam grzeczna. No, grzeczna byłaś w tym roku. To akurat dostałaś. Dobra, widzowie, resztę wam pokażemy w domu, bo tu jak widzicie te warunki świetlne są takie set, także zrobimy to jakoś inaczej. Ale patrzcie, jakie nawet płachty na byka przygotowałem, jako fajne czerwono. A my lecimy do chałupy. No i dobra, pokażę wam, widzowie, jeszcze tą torbę tak bardziej z perspektywy właśnie w świetle. Także tu jest jedna torba taka bardziej, bym powiedział, na książki, tak jak wam mówiłem wcześniej na filmie. Jakieś tam szmery, bajery. No, co tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o torbę pokazywać. Także ona se może leżeć tam. No i tu jest torba taka, która... Ona jest no taka o po prostu. I ona ma takie coś, że można ją na ręku też nosić. Także nie wiem, ciekawa albo mniej ciekawa sprawa, ale taki prezent Wika dostała. Także ładny, ładny bym powiedział. A ty co sądzisz o tym prezencie jeszcze? Bardzo ładny. Naprawdę? Co grasz? Arkaja. Kurwa, baba gamerka.